Przyjaciele, w ogóle mam taką świadomość, że masa rzeczy jakby zaczęła się w ostatnim czasie wydarzać. Nie mówię w ostatnim czasie, w ciągu powiedzmy tygodnia, dwóch, ale zaczęła się po prostu wydarzać. Wierzę, że to jest to, że modlitwy nasze i nasze działania, one po prostu przelały pewną czaszę gdzieś. Przelały pewną czaszę. Jesteśmy na nowych etapach życia. I na tych nowych etapach życia musimy trzymać się tego, co zdobyliśmy do tej pory. Trzymać się jak koń dyszla. Wczoraj mówiliśmy tutaj na naszym spotkaniu zespołu, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby w tym zespole każdy rozumiał to, że prawda jest dla nas number one. Że w tym zespole też nikt się nigdy nie znajdzie, kto nie będzie honorował tego poziomu prawdy. Nigdy tutaj nie zaistnieje żaden kościół ani żadna służba, które tego poziomu prawdy nie chciałyby honorować. Bo to nie ma sensu. Bo to nie jest denominacja, która sobie wszystkich wrzuca do jednego kotła, którzy chcą założyć kościół. Albo którzy chcą rozpocząć służbę. To nas w ogóle nie interesuje. W ogóle nas nie interesuje. Nie. Nas interesuje to, aby dochodzili do nas ludzie, którzy mają ten sam poziom zrozumienia prawdy. Nas nie interesuje nic innego. I teraz idąc dalej w tych nowych etapach życia, chciałbym, żebyśmy naprawdę mocno trzymali się fundamentalnych rzeczy. Proroctwa takie jak dziś Basi, one przypominają nam to. To jest bardzo ważne. Nie wolno gubić fundamentalnych rzeczy. Nie wolno tego gubić. Rozumiecie? Nowe rzeczy, one powstają na fundamencie już zbudowanym. Jak fundament to jest w ogóle, no właśnie, że znów wrócę do tora. Koniec filmu, planeta się rozwala, a gość stoi taki jeden, mówi: zniszczenia nie są takie straszne. Jeśli fundamenty są dobre, wszystko idzie odbudować. W ogóle planeta płynie ogniem. Rozumiecie? Jakoś mówię, to nie jest takie straszne. Jeśli fundament w porządku. Trzymajcie się tego. Wiecie, i dzisiaj kolejną rzecz, o której chcę mówić, to są coś, co prowadzi nas dalej, ale jednocześnie jest mocno przyspawane do fundamentu. Ja w ogóle cokolwiek głoszę, czegokolwiek nauczam, to jest zawsze z poziomu fundamentu. Bo te wszystkie nowe, świeże rzeczy, większe, podnoszące nas już w miejsce realizacji służby, czy podnoszenia jakości naszego życia, to wszystko jest przyspawane do fundamentu. Tego nie można od tego oderwać. Ja na przykład nie przejmuję się już tym, że wielu ludzi, na przykład ktoś przyjdzie i mówi: ja tego nie mogę przyjąć, co ty głosisz teraz. Ja mówię, no bo ty chcesz oderwać to od fundamentu całego. Gdybyś chciał na przykład przyjąć ode mnie jakiś element związany, nie wiem, z sukcesem finansowym. Ale sukces finansowy jest przyspawany do fundamentu. Sukces finansowy jest przyspawany do fundamentu. Najpierw trzeba zdecydować się, żeby być gołym i wesołym z Bogiem.
aby być milionerem. Jak ktoś się zdecyduje, powie, jestem goły i wesoły, pójdę za tobą. I to nie jest, bo to nie jest, że on to wypowie, tylko on to ustanowi w sobie w środku. To ten będzie, to ten ma, on ma automatycznie otworzone drzwi do tego, aby być milionerem, bo już on wziął rozwód, zanim się ożenił. I to jest jedyne słuszne. Rozumiesz, o co chodzi? Jedyne słuszne. Dlatego nie można czegoś tu zabrać z góry, licząc, że nie pociągnie to za sobą potężnego ciężaru brzydkiego fundamentu. Fundament jest brzydki. Ciężki, brzydki. Chcę dzisiaj mówić, przyjaciele, aby nie zadowalać się byle czym. Bo to grzech. Zaraz wam wyjaśnię dlaczego, choć w wielu, wielu konfiguracjach ludzkiego myślenia jest to uznane za cnotę. Niestety. Ewangelia Jana 13,3 mówi tak, ojciec wszystko dał mu w ręce. Wszystko. Wszystko to jest ogół rzeczy, ogół spraw. Absolutny ogół rzeczy i ogół spraw. A definicja słowa jedno to jest to samo. Jak komuś jest wszystko jedno, to ja chciałbym zajrzeć do jego głowy. Jeśli wszystko, to ogół spraw, ogół zjawisk, ogół rzeczywistości. A jedno, to to samo, to człowiek, który mówi, jest mi wszystko jedno, to chyba nie wie, co mówi. To znaczy, że może gównem smarować kanapkę, mówi, że to masło. Tak? Idąc tą kategorią myślową, w ten sposób lecimy do przodu. Jest mi wszystko jedno. W ogóle nie ma takiego zestawienia w Piśmie Świętym, wiecie? Wszystko jedno. Wszystko to jest ogół, potężna rzeczywistość. Tam są kolory, zapachy, smaki, kształty, sytuacje, wszystko. A jedno to jest to samo. To samo. A więc sformułowanie wszystko jedno jest demoniczne. Demoniczne. To demoniczne. To by zjadł wszystko jedno. To się w prostych rzeczach zawiera. Jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, jak do oddychania powietrzem. Wszystko wyklucza jedno. Wszystko wyklucza jedno. Absolutnie. Albo wszystko cię interesuje, albo jedno cię interesuje. Jeśli cię interesuje jedno, to znaczy, że jesteś szarym, zwykłym konsumentem. Interesujesz się tylko i wyłącznie, tak, zaspokojeniem swoich instynktów. Jesteś cielesny. Cielesny. Jeżeli Bóg dał ci w Chrystusie wszystko, to oznacza, że On chce, abyś korzystał w pełni. Bożym zamysłem jest korzystanie w pełni. Jeżeli ktoś nie korzysta w pełni, ma doktrynę niekorzystania w pełni i nazywa to skromnością, czy Bóg wie jak jeszcze, to jest w potężnym błędzie. Ponieważ Chrystus otrzymał od Ojca wszystko, a Ty jesteś w Chrystusie, a Chrystus w Tobie. A więc masz do dyspozycji wszystko, wszystko, wszystko. I to jest Boży zamysł, abyś korzystał w pełni.
Zadowalanie się byle czym to twierdzenie, że boskie wszystko jest ci zbędne. Wezmę byle co, będę żył byle jak. Sięgnę po jakiś tam sobie mały poziomik i na tym poziomiku będę żył. To znaczy, że mnie nie interesują wielkości Twoje, Panie mój. Niech sobie na nich żyją inni ludzie. Ja nie. Ja jestem tylko taki. I taki chcę być. I to jest grzech. Taki sam, jak morderstwo, cudzołóstwo, złodziejstwo. To się niczym nie różni. Sformułowanie w Starym Testamencie nie kradnij. W ogóle tam nie ma napisane nie kradnij, jak już większość z Was wie. Jest napisane nie porywaj człowieka. Jest dokładnie nie będziesz porywał człowieka na poziomie psychiki i na poziomie ciała. Nie ma tego słowa nie kradnij. W ogóle w dekalogu. A porywanie człowieka, to słowo porywać, jest związane z czym? Z manipulacją i z czarami. Jeżeli człowiek tworzy w sobie mentalność małości, to jest zaczarowany. Jest zaczarowany. On porwał wielkiego Bożego człowieka w wielkim zamyśle Bożym. Tak? I stworzył z niego małego człowieka. Dzisiaj to, co Basia powiedziała, powiedziała, że Bóg wzywa nas do tego, aby żyć w sposób pierwotny. Tak jak Adam z Ewą. Wiecie, dzisiaj już większość ludzi zajmujących się badaniem Pisma są zgodni co do tego, że Adam z Ewą byli olbrzymami. Olbrzymami. Nasz wzrost fizyczny dzisiaj, który mamy, jest wynikiem grzechu i patologii człowieka. Rozumiecie? Ponieważ jak Adam z Ewą zostali stworzeni, to aniołowie westchnęli. To potężne byty powstały. Rozumiecie? To były potężne byty. To nie były byty jakieś tam, jakiś Adam 1,80 m, z Ewą 1,60 m i oni tam sobie chodzili. Wiesz, o co chodzi? Nie. Oni fizycznie byli potężni. Mieli 100% czynnych mózgów. Rozumiecie? To były takie konstrukcje. Do nich wszystko należało. Wszystko do nich należało. Zamysł Boga był taki, aby stworzyć byt, do którego wszystko należeć będzie. Ta filozofia, że Bóg chce, aby wszystko do Niego należało, to jest filozofia bzdurna. Takiej filozofii, taką filozofię wymyślili właśnie ludzie, którzy chcą, aby człowiek był mały. Rozumiecie? Jakbyśmy głęboko sięgnęli w zjawisko, to Bogu w ogóle nie zależy na niczym. Na niczym. Bo to Bóg. Bo to jest Bóg. Rozumiecie? To przez to, że się Go kocha, prawda? To się w ten sposób zachowuje, jak my się zachowujemy, że Go się czci, uwielbia, bo to z miłości jest, a nie dlatego, że Mu to jest potrzebne. On wcale nie chce rządzić światem. On do rządzenia światem stworzył człowieka. To jest jego zamysł. To zamysł Boga. A że pieprznęło to na początku, to mamy co mamy. Ale to był jego zamysł. Rozumiesz? On nawet nazw nie nadawał. Nas nie nazywał czegoś. My to wiecie, czytamy jak bajkę. Ale tutaj chodzi o to, że on nazw nie nadawał. A nazwa, posłuchaj, nazwa, jeżeli coś, ktoś od, w ogóle, bo to Żydzi pisali. I to żydowska mentalność jest tam wylana. I w ogóle, jeżeli bo u Żydów nazwanie czegoś to była potężna sprawa, nadać komuś imię, człowieku. Jeżeli ty nadawałeś komuś imię, to w pewnym sensie stawałeś się współwłaścicielem jego życia. To było oddanie autorytetu. I to Żydzi pisali z perspektywy w ogóle mentalności żydowskiej. I kiedy Bóg mówi do Adama, tak, ty idź i ponazywaj to, tak, to on mu oddaje autorytet nad stworzeniem. Zupełny autorytet.
Bóg mówi, ja nie nazwę, ty nazwij. Tak jak ty nazwiesz, tak będzie dobrze. Rozumiesz? Ja chcę, żebyś Boga zobaczył teraz. Jak ty nazwiesz, tak będzie dobrze. Panie, jak mam nazwać? Zapytał przeciętny charyzmatyk. Ale tam nie ma takiego tekstu. Boga w ogóle nie interesują takie teksty. W ogóle go nie interesują. Rozumiesz? On mówi, ty nazwij, Adamie. Tyś Pan tego wszystkiego. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Rozumiecie? Jesteś powołany do wielkości, a nie do byle jakości. Taka jest Twoje powołanie. I ja wiem, że to się gryzie z naszym doświadczeniem i to się gryzie z religią, w której mnóstwo z nas było i to się gryzie z humanizmem, który nas zewsząd otacza. To się gryzie nawet z kulturą, w której dzisiaj żyjemy. Przecież bycie wielkim to jest troszeczkę zawstydzające. Przeciętny tak. Wielki nie. Jeszcze raz mówię, zadowalanie się byle czym, to mówienie Bogu prosto twarz, Twoje wszystko mnie nie interesuje. Religia od razu Ci będzie krzyczeć, jesteś człowiekiem, łasym na dobra. Ale chcę, żebyście zrozumieli, że z Bożej perspektywy nie istnieje takie pojęcie jak łasy na dobra. Rozumiecie? Bo On dał ludziom ziemię. On się w ogóle nie szczypie. To nie jest ktoś, kto się szczypie. My żyjemy, nam jest trudno zrozumieć wiele czynników. Na przykład jest trudno zrozumieć wieczność, jak się żyje w czasie. Ciężko na przykład pojąć się perspektywę proroczą, bo żyjemy w czasie. Wczoraj, dziś, jutro. Rozumiesz, o co chodzi? Cała filozofia. Ciężko nam pojąć to, że są inne wymiary niż trzy, które widzimy. Rozumiecie? Ciężko nam pojąć te rzeczy. Bo się mieścimy w jakiejś tutaj puszce i z tej puszki, która się nazywa teraźniejszym wiekiem złym, próbujemy ogarnąć rzeczywistość duchową. Rozumiecie? I to jest naprawdę trudne. Dlatego żyjąc w miejscu ściśnienia, a ziemia jest miejscem ściśnienia, to Cię ciągle coś ściska. To jest ciężko uświadomić sobie, że Bożym zamysłem jest Twoja wielkość. Bo ze wszystkich stron jest jeden wielki krzyk. Nie podnoś się, nie wynoś. Wyrównaj się, nie wychodź poza szereg. Nie bądź szczególny. Bądź jak inni. Rozumiesz? Zadowól się pewnymi sprawami i będzie pięknie. Weź cokolwiek. Cokolwiek. Żyj jakkolwiek. Bóg chce, abyś był wielki i żył w wielki sposób. Tego chce Bóg. Bóg chce, żebyś był wielki i żył w wielki sposób. Rozumiecie to? To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Gdy się ograniczasz, to oznacza, że nie pełnisz Jego woli. Bo Jego wolą jest, abyś był wielki i żył w wielki sposób. A jeśli się ograniczasz, to Ty nie pełnisz Jego woli. Jesteś poza wolą Jego. Jesteś w dziwnej jakiejś woli kogoś. Ludzie, coś Wam powiem. Wielkich ludzi nie można kontrolować. Rozumiecie mnie? Wielkich ludzi nie można skontrolować. Nie można. Małych ludzi można kontrolować. Większość liderów chrześcijańskich czyni małych ludzi, bo można ich kontrolować. Małych ludzi można od siebie uzależnić. Rozumiesz? Ale wielkich ludzi nie możesz od siebie uzależnić. Nie możesz. Bóg nigdy nie uzależniał nikogo od siebie.
To, że ja mówię, zależę od Ciebie, to jest wyraz mojej miłości. Jego nie interesuje moja zależność wobec Niego. Rozumiecie mnie? Chcę, żebyście to zrozumieli, bo to jest czysta miłość. Ja znowu do fundamentu. Miłość nie szuka swego. Czyli jeśli Bóg nie szuka swego, to czyjego szuka? Twojego. Bóg cały czas szuka Twojego, a nie swojego. A te teksty, że on żąda chwały, rozumiecie? To w kibel wszystko. A ja tym żyłem lata. Bo to jest Bóg, jakiego mam chwalić, bo Jemu się to należy. Jego moc się objawia w chwałach Izraela. Ja tym żyłem. Rozumiesz? Ja się chwalę Boga, bo Go kocham. I to całkiem niedawno zatrybiłem, co to znaczy, że Go kocham. Rozumiecie? Bo 2,5 roku temu z pełną odpowiedzialnością oglądałem, powiedziałem tak. Nie będę mówił, że Cię kocham już. Bo ja nie wiem, o co chodzi. Bo przeczytałem ten klasyczny werset, który postawił mnie mocno na nogi. Że na tym polega miłość. Że nie myśmy Go umiłowali, tylko On nas umiłował. Więc powiedziałem, już nie będę mówił, że Cię kocham, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czy ja Cię kocham, czy nie kocham. O co mi chodzi w ogóle, ja nie wiem. Ja się chyba muszę tego wszystkiego nauczyć. Na razie wiem jedno, Ty mnie kochasz. I przebudowałem moje modlitwy. I przestałem mówić w ogóle, kocham Cię, Panie, tylko zacząłem mówić, Ty mnie kochasz, Boże mój. Bo ja tu nie wiem, co ja mam z Tobą. Kocham, nie kocham. Ja mam w głowie sieczkę na razie. Dziś wiem, co to kochać. Trochę wiem. Kochać Boga. Trochę wiem. Ale dalej coraz bardziej jestem świadomy, jak On mnie kocha i to mnie cały czas trzyma. Bo na tym polega miłość, że nie Artur umiłował Boga, tylko Bóg umiłował Artura. Pierwszy list Jana. Na tym polega miłość. Na tym polega miłość, że nie Artur umiłował Boga, tylko Bóg umiłował Artura. Pierwszy list Jana. Księga Izajasza, 28:13. Dlatego dojdzie ich słowo Pana. Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, aby idąc wpadli na znak i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani. Jeżeli chrześcijanin nie stwarza w sobie mentalności wielkości, to automatycznie wchodzi w mentalność byle jakości. Automatycznie. Ta staje się jego życiem i funkcjonowaniem codziennym. Wszystko jedno zostaje usankcjonowane prawnie. Wszystko jedno. I powstają przepisy i nakazy, które bronią bycia małym i życia jakkolwiek. Przepisy i nakazy. I klepie się te przepisy i nakazy później. I klepie się. Za dużo nie żądaj. Za dużo nie chciej. Za dużo się nie wychylaj. Trochę tu skupnij, trochę tam skupnij. Po troszku. Po troszku. Bo prawda może zabić, po troszku, bo miłością się można udusić, po troszku ta mentalność powstaje w ludziach. Po troszku wchodź w służbę, po troszku, nie za szybko, badaj się 30 lat, zanim wejdziesz w służbę, pamiętaj. Po troszku, a tu jest napisane, że jak ktoś po troszku żyje, po troszku, tak, to padnie na znak, potłucze się, uwikła się i zostanie złapany. Wiecie, co to jest paść na znak? W sztukach walki, jak padniesz na znak, czyli na pleckach leżysz, rozumiesz, to jesteś już w 90% załatwiony. Jak trenowałem judo, i walczyliśmy w parterze, rozumiecie? To było najważniejsze to,
żeby nie oderwał mnie brzuchem od ziemi. Zawsze byłem w stanie stać. Zawsze. Kiedy leżysz na znak, a on blokuje cię, rozumiesz, nie masz szans stania. Ale kiedy leżysz na brzuchu, możesz stać. Tak działają mięśnie grzbietu i nóg. Rozumiesz? Ale nie na znak. Paść na znak w Biblii, kiedy czytasz, że się pada na znak, tak? To jest upadek i brak możliwości obrony. A więc jeśli się żyje po troszku, po malutku, po cichutku, jest się malutkim, byle jakim i zadowala się byle czym, to pierwsza rzecz jest taka, że zaraz padniesz i nie będziesz mógł się podnieść, a diabeł będzie ci siedział na klacie. Potłukli się, tu nie trzeba tłumaczyć. Uwikłali się, mali ludzie się wikłają, cały czas się wikłają, wielcy ludzie się nie wikłają. Człowiek o mentalności wielkiego człowieka, on się nie wikła. On nie wstaje rano i nie jest uwikłany w system w ogóle małości. Nie ma czegoś takiego. Wielkim ludziom nie przeszkadza. Nie przeszkadza im nic. Rozumiecie? Małym ludziom ciągle coś przeszkadza. I zostali złapani. Przez kogo? Przez demoniczne siły. Małych łatwo się łapi. Rozumiecie? Wielki porozrywa sieci. Rozerwie to. Rozerwie. Zrozum, Boży zamysł to, abyś miał świadomość, że posiadasz wszystko i abyś żył na maksa. To jest Boży zamysł. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Od 2 do 10. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne popito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli ich i pozabijali. I rozgniewał się król, a wysławszy swoje wojsko, wytracił owych morderców, a miasto ich spalił. Wtedy więc rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Cudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. Wiecie, ten werset, on jest zazwyczaj cytowany, gdy chodzi o zobrazowanie nowego narodzenia i tego, że ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha, ludzie odmawiają przyjścia do Boga, nie wchodzą na ucztę weselną, w związku z tym ponoszą konsekwencje. Ale on ma wiele innych znaczeń. Widać, że Bóg robi wesele, bogate, wielkie. Od nikogo nic nie wymaga, nie mówi przyjdź z prezentem, mówi przyjdź. Po prostu przyjdź. Po co przyjdź? Najeść się, napić, potańczyć. Przyjdź, zastawiłem stoły, popiłem bydło, wystałe wina tutaj stoją. Rozumiesz? Osobiście uważam, zupełnie na pewno, że Jezus lubi dietę ketogeniczną, ponieważ jest dużo mówione o tym, że będą tłuste potrawy na stołach.
jest wszystkiego w bród. Wszystkiego w bród. Pierwsza grupa ludzi nie chce przyjść. Grupa małych ludzi, którzy mówią, my nie chcemy się najeść. My nie chcemy się napić. My nie chcemy palować. Nie chcemy tam pójść w ogóle. Oni nie chcą. Dlaczego? Nie wiem. Nie jest napisane dlaczego. No nie chcą po prostu. Dla mnie to jest dziwne. Ale są ludzie, którzy nie chcą żyć w wielki sposób. Nie wiem, jakie zaburzenia za tym stoją, ale nie chcą. Nie chcą. Rozumiecie? Siedzą w ogóle w swoim małym świecie. Żyją paranojami. I tak im dobrze. Nie chcą z tego wyjść. Tacy ludzie są. Ja czasami się spotykam w takich ludzi, nie wiem, dzwoni ktoś do mnie, mówi, mam takie trudne sytuacje życiowe, ja mówię, przyjedź. A nie możemy porozmawiać na Skype'ie albo przez ten, ja mówię, powtórzę jeszcze raz, przyjdź. Ale Warszawa jest tak daleko, ja mówię, czyli odległość do Warszawy jest większa dla ciebie niż twoje problemy, czyli twoje problemy nie są takie wielkie. Czyli coś kurczę przegoły. Nie, no ja naprawdę mam problemy, ja cierpię. Przyjedź! Nie mam pieniędzy. Zapłacę ci za bilet. No tak, ale to jest czas. I wiesz co wtedy jest u mnie? Czerwona słuchawka. Zapraszam go na ucztę. Zapraszam go. Ale on nie chce. Rozumiesz? Nie chcę po prostu. W wersecie 5 jest napisane, że inni odeszli do własnych spraw. Ludzie uważają, wielu ludzi, chrześcijan, wielu uważa, że mają pewne koncepcje życiowe i te koncepcje są tak szlachetne, że nie ma sensu sięgać po rzeczy większe. Takie mam jakieś koncepcje życiowe. Ja mówię, ale możesz iść dalej, możesz iść głębiej. Nie, tu jest wiecz. Jest w porządku, mam tu swoje życie, swój klub. Odchodzi do własnych spraw. Są też tacy, werset 6 pokazuje, którzy atakują błogosławieństwo. Jest atak na błogosławieństwo. Jest atak na bycie wielkim. Ty zaczynasz manifestować życie wszystkim i bycie wielkim. Jest atak na ciebie. Mówią tobie, jesteś pyszny. Odszedłeś od Chrystusa. Żyjesz dla siebie. Ja mówię, wiesz, ja 19 lat temu w więziennej celi oddałem życie Jezusowi i nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło od 19 lat. Jestem w służbie tyle lat. Życie swoje położyłem. Wszystko w ogóle położyłem. Nie, nie, nie. Ty w ogóle masz, jesteś dwulicowy. Ty masz podwójne życie, podwójną osobowość. Nie, nie, nie. Jest atak na błogosławieństwo. Jest atak na wielkość. Rozumiesz? Werset 4 pokazuje, że wszystko jest gotowe. Bóg cały czas krzyczy z tej sali w ogóle, wszystko jest gotowe, ja wszystko mam dla ciebie. Czy idziesz po wszystko? W ogóle nie chcę od ciebie niczego. Chcę twojej decyzji pójścia na maksa. Ja nie chcę, żebyś mi zapłacił. Ja się pytam ciebie, czy chcesz być wielki? To jest w ogóle dziwne pytanie. Wiecie, my nie spotykamy takich ludzi, którzy podchodzą do nas na ulicy i podchodzą, przepraszam, mówią, kurczę, chcesz być milionerem? Mogę ci to załatwić. To takich rzeczy nie ma. Ale on taki jest. Nowe narodzenie, ja chcę, żebyście zobaczyli potęgę nowego narodzenia.
Kiedy narodziliśmy się na nowo, On dał nam wszystko. Nie ma ograniczeń. Nie przez lata tłukła religia po głowie i mówiła do mnie, że są ograniczenia. Ograniczenia jakieś. Możesz mieć tyle i tyle. Robić tyle i tyle. Działać tyle i tyle. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko dotąd. Dusza moja zaburzona przez lata wmawiała mi, ile ja potrafię znowu. I mówiła do mnie, tylko tyle i tyle, Artur, potrafisz. Tylko na tyle cię stać. Tylko takie i takie masz wykształcenie, tylko dotąd i dotąd dojdziesz. Tylko tyle i tyle jest namaszczenia w tobie. Dalej nie pójdziesz. Trzymaj się tego, co masz. Znam ten głos. Dziś się do mnie nie odzywa. Ale odzywał się do mnie lata. Lata. Siódmy werset pokazuje gniew króla. Potężny gniew króla. Dlaczego gniew króla jest? Na co jest pokazany? Na to, że oni nie chcą być wielkimi. Zobacz, zamysł Boga stwarza Bóg człowieka na człowieka wielkiego, a teraz człowiek mu odmawia, mówi, nie chce być wielki. Chce być cienki jak żyletka. Paul Silver tak chce żyć na takim poziomie i siemać. Rozumiesz? Taki chce być. Chce byle czego, chce byle jak, jakkolwiek. Chce trochę. Trochę. Wezmę trochę, zaspokoję się i koniec. Jak ćpun. Wiesz, o co chodzi? Wezmę trochę, zaspokoję się. Kurczę, no zaspokoję się, co to jest? No co to jest? Ty i co? I twój mały, popieprzony światek? Zaspokoję się? Przecież jesteś synem czy córką królestwa. Przed tobą w ogóle potężna perspektywa. To nie jest tylko perspektywa związana z tym, że możesz coś zrobić. Ale jakim możesz być? Jakim możesz być? Ludzie mówią, nie, to dla, telewizja nie dla mnie, to nie dla mnie, tamto nie dla mnie. To nie, a co jest dla ciebie? A co jest dla ciebie, panie? Nie, to gazety nie dla mnie, tutaj internet to nie tak tego, tu czasem to tak, ale to nie dla mnie. A co dla ciebie jest? Co jest dla ciebie? Co? A jak telewizję kiedyś zrobimy tutaj na przykład? A zrobimy. To co? Uważacie, że co będziemy tutaj robić? Biblię czytać? Tylko będzie siedział smutny, proszę ciebie, prelegent, będzie czytał Pismo Święte? Nie. Trzeba będzie ją zapewnić na telewizję. Nie tak, jak są telewizje chrześcijańskie zapełniane. Nie powiem jakie. Trzeba będzie ją zapełnić. Tak? Trzeba będzie odkryć sobie gwiazdorów. Tak. Gwiazdorów. Bo kim jesteś, jak nie gwiazdą? Kim jesteś? No kurczę, to trzeba zobaczyć. Przecież powołani jesteśmy do tego, aby dawać światło. Przepraszam, co daje światło w kosmosie? Tak? Słońca to gwiazdy. On powiedział, że jesteś światłością świata. A jak ja ci mówię, że jesteś gwiazdą, to człowiek mówi, ja. Bo archaizm w Biblii przeczytać, jesteście światłością świata, potem klepać tak, nie wiadomo co. Rozumiesz? Ludzie nic nie wiedzą wielokrotnie. Przeczyta coś, on nie wie, co on przeczytał. Nie wie. A bo gwiazda ma świecić, tak? Gwiazda ma być wielka, gwiazda ma być widzialna,
gwiazda ma falić po oczach. Ona ma falić po oczach. Falić po oczach. Kiedyś w świecie, jak byłem, wysiedliśmy w jednym miejscu z bardzo drogiego samochodu. Było nas cztery. Wyglądaliśmy jak milion dolarów. Szliśmy do restauracji. I ja się zatrzymałem, bo mi się sznurowadło rozwiązało. I koło nas przychodziła dwójka ludzi takich. I żona mówi do męża, widziałeś tych facetów? On mówi, co się dziwisz? Ludzie z miasta. Mi to Duch Święty przypomniał. On mi przypomniał, on mi takie żywo przypomina. Mówi tak. Tak jak w świecie dawałeś członki swoje na oręż niesprawiedliwości, tak samo w moim królestwie oddawaj członki swoje na oręż sprawiedliwości. Tak samo. Rozumiesz? Tam byłeś gwiazdą, tylko że czarną dziurą. Teraz jesteś gwiazdą czynną. Powołany do wielkości, nie do byle jakości. Rozumiecie? To jest bardzo ważne dla nas. Bardzo ważne. Religia mówi, jak tak się będzie głosić do ludzi, to ludzie nie będą pokutować. Ja mówię, człowieku, żeby być wielkim, to trzeba pokutować. Proste. Nie ma możliwości bycia w Królestwie Bożym wielkim, jeśli się nie jest człowiekiem pokuty. Rozumiesz? I to wszystko. Werset 8 pokazuje, że niegodny gardzi wielkością. Bóg mówi, niegodni oni byli. Niegodni, niegodni, bo odmówili bycia na uczcie weselnej. Niegodni. Niegodny to gardzący wielkością. To człowiek byle jakości. To człowiek byle jakości. Rozumiecie? Byle jakości. Byle jakości. A werset 9, 10 pokazuje, że im prostszy, tym bardziej otwarty na wielkość. Mówi, zbierz wszystkich, głupich, mądrych, dobrych, złych, dawaj ich wszystkich tutaj. Ogarnij cały element patologiczno-wywrotowy. Zaraz tamtą wyskupiemy. Im prostsze myślenie, tym łatwiejsza droga do wielkości. Nie wolno nam komplikować. Nie wolno nam patrzeć przez pryzmat tego, co było kiedyś. Nie wolno nam patrzeć przez pryzmat tego, czego nie mamy. Tak się nie żyje. Tego mi brak, tamtego mi brak, za mało mam tego, za mało namaszczenia, za długi nos, za krótkie ucho. Rozumiem, o co chodzi. Ja tu nie pasuję na gwiazdę, może na gwiazdeczkę. Człowieku, przecież to jest właśnie pycha, to jest właśnie pycha, to jest czysta pycha. Opieranie się na własnych możliwościach, własnym wizerunku, niezależnym od Bożego Ducha. To jest właśnie to. To jest to. A człowiek oddany Duchowi Świętemu mówi tak, sprawdzę, jak ty mnie widzisz. Aha, jestem gwiazdą. Rewelacja. Od dzisiejszego dnia. Tak? Od dzisiejszego dnia będę świecił jak należy. Rozumiem, będę świecił jak należy. Ludzie o mentalności, cokolwiek, są nie tylko ograniczeniem życiowym, ale stanowią wrogą opozycję wobec ludzi, którzy są zwolennikami wszystkiego. To jest opozycja. Dlaczego jest opozycja jakaś, na przykład wobec naszej służby, naszego życia? Bo jest w ogóle mówione, są mówione przeciwne rzeczy niż w większości polskich kościołów. Przeciwne. Znaczy, że to zewnątrz szlachetnie wygląda. Jestem skromny, jestem drobny, nic nie potrzebuję, zeżrę trzy popcorny, popiję wodę z kałuży,
Pan jest ze mną, halleluja. Wiesz, o co chodzi? Proszę bardzo. Tylko z tą mentalnością nadajesz się do tego, żeby głosić gadom i płazom. Rozumiesz, o co chodzi? Duch Święty, który jest w tobie, to Duch Święty. Święty. To nie Duch dobry. To nie Duch miły. Rozumiecie, co teraz mówię? To Duch Święty. Inny. To Duch inny niż Duch tego świata. Inny. Inny. Inny Duch to jest niż Duch tego świata. Ludzie z cyklu cokolwiek, oni mało wymagają. Mało wymagają. Są ludzie małych wymagań. Wytrzymują problemy. To jest szlachetne bardzo, co ja teraz mówię. Zobaczcie, że szlachetne, szlachetne, że ja wytrzymuję problemy. Ja mam małe wymagania. I zadowalają się połowicznością. Ja też kiedyś taki byłem. Ja też na przykład wytrzymywałem problemy. A ja dzisiaj nie wytrzymuję problemu. Pojawia się w moim życiu problem. I tego dnia, w którym problem się pojawił w moim życiu, tak? Stajemy na ścieżce wojennej. Po jednej stronie on, po drugiej ja. Od razu. Od razu. W rzeczach małych i w rzeczach dużych. Na siłowni jestem, robię przysiad, o coś mnie tutaj w kolanie dotknęło, diable w imieniu Jezusa, wolę od mojego kolana, bo ci urwę łeb i nazdram szyję. Rozumiem, natychmiast, natychmiast! Ja nie czekam, aż mnie kolano rozboli do jutra. Nie, 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 nie. Chcę, żebyście dosadnie zrozumieli to, o czym mówię teraz. Przychodzi lęk do życia. Rozumiesz, o co chodzi na przykład? I człowiek mały, on będzie się boksował z tym lękiem. Pod tytułem, proszę Ciebie, że będzie go w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, będzie go tak pykał. On go na przetrzymanie bierze. Myśli, że w ogóle z lękiem to się walczy 100 ród. 100 ród to się w XIX wieku walczyło, proszę Ciebie, na skraju w ogóle Szkocji. Dziś są inne zasady. Dzisiaj chodzi o knockout. A nie o 100 ród na gołe rękawice. Rozumiecie? Ludzie wspominają nostalgicznie, wiesz, kiedyś to był boks, w ogóle wiesz. Chodzi o knockout. Łaska nie działa w ten sposób, że żyjemy, aby wytrzymywać. Żyjemy, mamy żyć w ten sposób, aby natychmiast knockoutować diabła. Natychmiast! Jak on miałknie w twoim życiu, od razu w łeb. W rzeczach małych i dużych nie wytrzymujemy. Nie ma, proszę ciebie, straciłem pracę, to teraz ja będę, proszę ciebie, siedział miesiąc, siedział drugi, ja wytrzymam, wytrzymam. Jestem z Chrystusem, ja wytrzymam. Jak wytrzymać? Co ty wytrzymujesz? Przetrzymam, przetrzymam, bo przeczytałem w piśmie, że jak tam jest napisane, że mocny duch wytrzyma chorobę. Ja też wytrzymam, wytrzymam, wytrzymam. A ja nie chcę wytrzymać. Ja powiedziałem, bo ja nie będę wytrzymywał. Boże, jeśli nadaje do wytrzymywania. Ja w ogóle staram na nogę. Nie zadowalam się też połowicznością jakąś. Mnie nie interesuje, że coś tam do połowy. Wiesz, o co chodzi? Do połowy. Nie. Nie. Ja biorę od razu całość. Mnie całość interesuje. Nie interesuje mnie też bycie mało wymagającym. Chcę, żebyście zrozumieli. Patrzcie, ja naturalnie jestem tak skonstruowany, że ja mogę żyć w kartonie. Ja przez swoje życie przeszedłem taką szkołę życia. Miałem taką szkołę życia za sobą. Że ja mogę żyć w kartonie. Rozumiecie, o co chodzi? Naprawdę. Ja w ogóle gotuję wyśmienitą zupę z sera w ogóle topionego. Naprawdę.
przez te lata więzienia, przez to wszystko, to w ogóle jakby wszystko można, jakby można żyć na bardzo niskim poziomie. Ja w ogóle kiedyś uważałem to za cnotę. I mówię, o Boże, mówię, ale tak jestem. A potem, ja mówię, zaraz, co ja w ogóle robię? Wszedłem na salony Królestwa, do potężnego zamku Ojca, gdzie jest w ogóle wszystko. Wszystko jest, wszystko, tak? A ja sobie, kurczę, zbudowałem klatkę w rogu, rozumiem, o co chodzi, żebym miał tylko dostęp do kranu. Wiesz? Ja mówię, jak ja żyję? O co kamam tutaj? I jeszcze się w ogóle z tej klatki tam macha wszystkim, ale jestem twardy. Nie potrzebuję waszych salonów, nie potrzebuję... Ale to Ojciec te salony dla mnie zbudował. Jak ty byś się czuł jako ojciec czy matka, jak ty byś w ogóle synowi zbudował dom? Rozumiesz? Przychodzisz do tego domu, a syn sobie położył materac w rogu i mówi, tato, ja taki w ogóle, wiesz, że cię tam specjalnie nie urazić, to na tym materacyku sobie przewegetuję. Tutaj chodzę tylko tymi dwoma płytkami, skręcam do ubikacji i wracam. Wiesz, tam nawet śladów nie ma, tato. Tych w ogóle armatur cudownych nie używam. Tak? Piję wodę z rynny, żrem z nich i psa. Tato, kocham cię! Kto to jest? Pyszałek. 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 Bo ojciec dał mu wszystko i powiedział, synu, masz pałac i możesz po ścianach chodzić. Po ścianach! Bo to jest twój pałac! A jak ci się zużyje, to ci zbuduję drugi! Bo jestem panem panów i królem królów! Amen. Chcę, żebyście zrozumieli tą mentalność. To trzeba sobie przerobić głowę. A nie byle co. Tyle jak. I doktrynka do tego. I przepis za przepisem. I zasada za zasadą. Trochę tu, trochę tam. A potem jest zdziwienie. Coś mnie nie idzie w życiu. Coś mnie trudno. Coś mnie wikła. Jakoś po prostu mam nacisk na głowę. Jakoś sobie nie potrafię poradzić. Nie jestem w stanie zorganizować się finansowo. Jakoś taki chorowity, jakiś taki inny. Nie mogę w relacje wejść dobry. No jak ty możesz w ogóle coś mieć w życiu super, jak ty jesteś taki? No bez przesady. To Chrystus nas zbawił, ja chcę powiedzieć. Chrystus, Syn Boga nas zbawił. On tu nie przysłał anioła. To list do Hebrajczyków to rozwiązuje, bo oni takie dylematy mieli. To im tłumaczy autor po prostu, że on na chwilę stał się mniejszym od aniołów, ale to jest Syn Boga. To Syn Boga nas zbawił. Jak nas zbawił? W sposób taki, który doprowadził do zjednoczenia. Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Upodobało się. To sformułowanie nie bój się mała trzutko, to jest sarkazm. Bo oni tak się czują. Oni się czują jak mała trzutka. Jest ich 12, na ciebie ich chodzą, mówię, tak chodzą we wszystkich zdjęciach człowieku apostołowie. Rozumiesz? Cały czas. Ten mówi, idziemy do Jerozolimy. Tomasz mówi, niech nas zabije, idziemy. To jest taki skład, no to jest taki skład, no taki skład. No. To do nich tak mówi, mała trzutko, to sarkazm jest. Bo oni się tak czują. Rozumiesz? On do nich mówi tak, jak oni za jakich oni siebie uważają. Mała trzutka. Kościół Chrystusa. Każdy z nas jest synem czy córką Boga. Pełnowartościową. Córką pełnowartościowym synem. Powołanym do wielkości. Po to jesteś. I coś ci powiem, tylko naprawdę wielki człowiek jest w stanie poświęcać wszystko, bo mały człowiek tu się trzęsie, cały czas się trzęsie, cały czas się trzęsie. Tak samo jak człowiek, który ma forsy jak lodu, rozumiesz, nie ma problemu, tak, z tym zdawaniem, a ten, który nie będzie miał, będzie miał problem. Rozumiesz? Bo to trzeba głowę przerobić. Jak człowiek przerabia swoją głowę, to nie znaczy, że natychmiast ma, ale już ma mentalność bogacza i w tym momencie zasuwa jak ta uboga wdowa.
Rozumiesz? I odniesie skutek jego działania. Tak naprawdę ludzie byle jakości cierpią, zazdroszczą i boją się. Taka jest prawda. Ludzie małości, byle jakości, czegokolwiek cierpią, boją się i zazdroszczą. Gloryfikują ostrożność i powściągliwość, co daje im fikcyjne poczucie bezpieczeństwa i iluzyjne poczucie wolności. Taka jest prawda. Bóg powiedział w Ewangelii Marka 10:27, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Co? Wszystko. A apostoł powtórzył w pierwszym liście do Koryntian 3:22, wszystko jest wasze. Wszystko jest wasze. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, powiedział Bóg. A apostoł powtórzył, wszystko jest wasze. I to jest wola Boża. Taka jest wola Boża. Rozumiecie? Łaska to jest życie z Bogiem na Jego poziomie. Na Jego poziomie. Przyjdź do Boga, uklęknij przed Nim, powiedz: Ojcze, wszystko jest dla mnie możliwe i wszystko jest moje. Ojcze, przepraszam, że sięgałem po byle jakie rzeczy, że zadowalałem się byle czym. Przepraszam się. Jestem wielkim człowiekiem. Nie jestem małym człowiekiem. Nie jestem żadną małą trzutką. Jestem wielkim synem Twoim. Powołanym do tego, aby żyć na maksa. Tacy wojownicy będą szerzyli Królestwo Prawidłowo. Tacy wojownicy. Tacy. Amen. Panie Boże. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowa. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowa, one dają nam siłę i światło. Dziękujemy Tobie, Boże, że Ty powołałeś nas do tego, abyśmy brali od Ciebie absolutnie wszystko i korzystali z tego, czym owo wszystko jest. Duchu Święty, ja modlę się teraz, wróć. Dziękuję Ci za każdego z nas, że powołałeś nas do wielkości. Ojcze, chcę, aby każdy z nas doświadczał tego w swoim życiu. Aby Twoja wola była w ten sposób pełniona, abyś Ty był uczczony, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.